Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym pozdrowieniem liturgicznym ogarniam wszystkich tutaj obecnych. Tę niezwykłą chwilę przeżywając 150. rocznicę istnienia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gromadzimy się w kościele, którego patronką jest święta Monika i w którym to kościele już od kilku lat przeżywamy właśnie Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak również oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi, by zarówno Najświętsze Serce Pana Jezusa przepraszać za grzechy całego świata i własne, jak również przepraszać Niepokalane Serce Maryi, bo przecież tak bardzo jest ranione przez współczesnego człowieka. Dlatego ja jako kapłan, ksiądz Andrzej, któremu przyszło pracować w tej parafii, przewodniczyć temu pięknemu czuwaniu Straży Honorowej, pragnę bardzo, to bardzo serdecznie, tak bardzo ciepło przywitać wszystkich tutaj obecnych, bo wszyscy, którzy tu jesteście, czy w sposób tak oficjalny, czy duchowy, tworzycie przecież Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa. I niech mi wolno będzie przywitać Straż Honorową z Kościoła Świętego Daniela pod przewodnictwem Pani Zofii Koszyłko. Ponadto witam gorąco Straż Honorową z Kościoła Świętego Cyryla i Metodego z Telemant. Witam Straż Honorową tu miejscową z Kościoła pod wezwaniem Świętej Moniki pod opieką Pani Senator Romy Rzemieniewskiej. I witam grupę modlitewną Chrystusa Króla z Kościoła pod wezwanie Świętego Błażeja pod opieką Pani Krystyny Kiwacz. Mam nadzieję, że jeszcze inne grupy Straży Honorowej z Kościoła pod wezwanie Świętego Kamila i z Kościoła Świętego Jacka tutaj dołączą. Albo duchowo będą obecni, albo jeszcze w sposób fizyczny powiększą nasze grono tu modlitewne. Naprawdę witam wszystkie grupy, jakiekolwiek tutaj są, niekoniecznie, które przynależą do Straży Honorowej, a tutaj dzisiaj w odpowiedzi na miłość Chrystusa przybyły, aby pięknie przeżyć to nabożeństwo w Straży Honorowej z podkreśleniem 150. rocznicy istnienia Straży Honorowej. Więc pozwolę jeszcze poprosić sobie Panią Senator, Panią Romę, aby w imieniu także naszej tu Straży Honorowej przywitała wszystkich obecnych, którzy tak licznie przybyliście jako przyjaciele Straży Honorowej, czy bezpośrednio należący do Straży Honorowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początek bardzo serdecznie i gorąco witam naszego czcigodnego księdza Andrzeja Jerzyka z naszego kościoła, który jest dyrektorem naszej Straży Honorowej. Następnie, już nie będę wymieniać, tak jak ksiądz Andrzej wymienił, witam serdecznie grupy ze wszystkich tutaj kościołów, gości z Sałtu. Witam bardzo serdecznie, ciepło i gorąco wszystkich tutaj członków Straży Honorowej oraz wszystkich gości, którzy przybyli tutaj.
tutaj na to nabożeństwo. Witam siostrę Martę, pana organistego, przepiękny chór, który nam będzie towarzyszył też w tej uroczystości. Cieszymy się, że w tak wielką rocznicę, 150., możemy się tutaj zebrać, możemy uczcić tak wielkie święto założenia Straży Honorowej, 150. rocznicę. Wiemy dokładnie o tym, że naszą główną intencją jest intencja wynagradzająca. W tych czasach trudnych dla nas, w których Pan Bóg nas postawił, zbieramy się we wszystkich tych grupach, żeby wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze, naszych rodzin, Polski, Ameryki i całego świata. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim zaproszonym gościom, którzy tutaj przybyli i wszystkim obecnym na tym nabożeństwie. A skoro przeżywamy tę niezwykłą rocznicę istnienia Straży Honorowej, pragnę choć króciutko przybliżyć historię Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasu Golgoty, tam u stóp ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie: Najświętsza Maria Panna, Święta Maria Magdalena i Święty Jan, apostoł. Odwieczny plan zbawienia człowieka, kontynuowany przez Twórcę, realizował się następnie poprzez powtarzające się kilka razy objawienia Pana Jezusa, których doznawała Święta Małgorzata Maria Alacoque, zakonu nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, założonego przez świętych Franciszka Salesego i Joannę Franciszkę. W klasztorze w Parlemonial we Francji historia związana z kultem Najświętszego Serca Jezusowego nabrała szczególnego rozmachu. Chrystus, mówiąc do serca swojej powiernicy, ukazał skarby Najświętszego Serca, zapewniał, że jest ono wypełnione żarem ogromnej miłości do rodzaju ludzkiego, że nie może już dłużej tłumić w sobie jej płomieni, pragnie je objawić i rozlać, ubogacić wszystkich ludzi najkosztowniejszymi darami uświęcających łask. Umiłowanej uczennicy żalił się, że jego pragnienia nie są doceniane, a jego miłość nie jest kochana, że spotka się jedynie z oziębłością, spotyka się i obojętnością. Na wieść o skarce Jezusa przybywało z każdym dniem wiele wrażliwych dusz. Coraz wyraźniejsze stawały się przejawy indywidualnej pobożności. Pojawiali się nowi czciciele Bożego Serca, indywidualni, zbiorowi, wspólnotowi, a także bractwa i arcybractwa. Od czasu poufnych rozmów Pana Jezusa ze swą oblubienicą, czyli od lat 1673 do 1675, minęło dokładnie 198 lat, gdy w siostrzanym klasztorze nawiedzenia w Burgen, położonym zaledwie o kilkadziesiąt kilometrów od kolebki doniosłych objawień, zaistniały okoliczności, które dzięki zrządzeniu Bożej opatrzności doprowadziły do powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z końcem grudnia 1862 roku z klasztoru z Anzji przyszedł list o następującej treści. Cytuję: Pan nasz skarżył się jednej uprzywilejowanej duszy, iż gdy objawił nam swoje serce,
My nie dość okazywaliśmy gorliwości w szerzeniu Jego chwały. Koniec cytatu. Podczas rekreacji spojrzenia sióstr skierowały się na siostrę Marię od Najświętszego Serca w wymownym stwierdzeniu, i też cytuję, do siostry należy wynalezienie nowego sposobu, by uczcić serce Jezusa. Koniec cytatu. Niebawem 12 marca 1863 roku siostra Maria od Najświętszego Serca doznała wewnętrznej wizji. Chrystus sam podsunął pomysł, pod jej wrażeniem narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite serce Jezusa. U góry rysunku umieściła słowa cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu straż honorowa Najświętszego Serca Jezusa. Tak powstał zegar straży honorowej, który stał się symbolem sprowadzającym niezliczone rzesze ludzi do Boga. Każdy z członków, wybierając jedną godzinę w ciągu dnia przeżywaną w zjednoczeniu z eucharystycznym sercem Jezusa, ofiarowywał swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy. Siostra przełożona pobłogosławiła właśnie ten zegar straży honorowej i zgodziła się, by imiona wszystkich sióstr zostały wpisane na zegarze przy dowolnie wybranej przez każdą z nich godzinie. Tak więc, i tutaj uważajmy, 13 marca 1863 roku, a więc 150 lat temu, kilkudziesięcioosobowa wspólnota zakonna jako pierwsza została zapisana na zegarze strażowym. Był to dzień narodzin straży honorowej. Bardzo szybko do tej duchowej wspólnoty przystąpiło 112 klasztorów sióstr wizytek. Wkrótce też straż honorowa przekroczyła granice Francji i rozciągnęła się na Anglię i Włochy. Od czasu swego powstania w 1863 roku straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa rozprzestrzeniła się na cały świat i wciąż przekracza kolejne granice. Ośrodki organizacji znajdują się w wielu miejscach poza Europą. Dzieło Marii od Najświętszego Serca żyje i znajduje swoich zwolenników również na innych kontynentach, czego przykładem są Argentyna, Kongo, Meksyk, Madagaskar czy Stany Zjednoczone, tu Chicago. Powoli rosną w siłę oddziały arcybractwa w krajach, gdzie wyznawcy chrześcijaństwa stanowią zdecydowaną mniejszość. Mowa tu choćby o Libanie. Straż honorowa nabierała rozwojowego rozpędu, rozprzestrzeniła się na cały świat, a w 1868 roku dotarła także do Polski. W księgach arcybrackich znaleźli się m.in. papieże błogosławiony Pius IX, Leon XIII, Pius X, Benedykt XVI, Pius XI, już emerytowany papież Benedykt XVI również. Niezwykłym czcicielem Bożego Serca i propagatorem jego kultu był Ojciec Święty, już dziś błogosławiony, Jan Paweł II, czego niezbite dowody dał w encyklice Dives in Misericordia oraz w doniosłych homiliach wygłaszanych podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Jak już powiedziałem, wielce cieszył fakt, że również emerytowany papież Benedykt XVI zaciągnął się w szeregi członków Stowarzyszenia Arcybractwa. Wraz z Piotrem naszych czasów straż honorowa poprzez nieustanną modlitwę unoszącą się do tronu Najwyższego wynagradza, czyni zadość i przeprasza za wszelkie niewierności całego świata. Na zakończenie straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
znalazła swoich zwolenników również w najbardziej kosmopolitycznym mieście świata, w Nowym Jorku, gdzie działa już od lat 80. XIX wieku. W związku z drogiem wiary biskup Brooklynu Nicholas Anthony Yamarzio zapoczątkował apostolat Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcając do przystąpienia do arcybractwa, a także promując nabożeństwo pierwszopiątkowe. Ponadto już 7 maja tego roku zamierza poświęcić swoją diecezję Boskiemu Sercu. I spójrzmy jeszcze króciuteńko tylko na Straż Miejską tu w Chicago. Otóż jestem przekonany, że Straż Honorowa zaistniała tu w Chicago w 1990 roku. Gdy ja przyleciałem do Chicago, już zastałem właśnie istnienie Straży Honorowej. A tę Straż Honorową zapoczątkował tutaj na terenie Chicago ksiądz Woźniak z Krakowa i ksiądz Kazimierz Szatkowski z parafii świętego Józefa z Sardu, u którego byłem przez 4 lata właśnie wikariuszem. To tam właśnie w tym kościele, wtedy, kiedy ja tam byłem, a więc w tych latach 93, 4, 5, to ten kościół cieszył się wielką liczbą członków Straży Honorowej. Prawie że był wypełniony. Przepiękne nabożeństwo. I właśnie przewodniczyła temu nabożeństwu już nie żyjąca świętej pamięci Teresa Włodarczyk w otoczeniu swoich panów, którzy pomagali. Pani senator Jola Kośmi była u początku właśnie istnienia tej Straży Honorowej. Pani Wanda Buszek, tutaj obecna, również była u początku istnienia Straży Honorowej. No, chciałbym może jeszcze wiele pań tu wymienić, które były również wtedy od początku, ale one jakoś tak czuwały, opiekowały się i po dzień dzisiejszy również pani Roma jest taką osobą, która tu w tym kościele, nie tylko tu, ale w innych kościołach również brała bardzo aktywny udział, a tutaj właśnie pełni funkcję pani senator. No i tutaj dzisiaj właśnie my jesteśmy jako ci, którzy kontynuujemy właśnie dzieło naszych poprzedników. Taki pan świętej pamięci Zenon Kwiatkowski również przecież tak bardzo był aktywny właśnie w rozprzestrzenianiu tego dzieła Straży Honorowej poprzez robienie zdjęć, bo był wspaniałym fotografem, zawsze te zdjęcia właśnie, bo tak cudownie mogły być wywoływane i utrwalane poprzez właśnie utrwalanie różnych wydarzeń religijnych, także Straży Honorowej. Więc kochani, widzimy, że właśnie ta Straż Honorowa także i tu w Chicago ma piękną historię właśnie swojego istnienia, a jeszcze piękniejsze to, że tak skupia liczną grupę tutaj Polonii. Więc tyle z tej króciutkiej historii. A teraz, kochani, patrząc na program, który nam towarzyszy, to uklęknijmy i będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiewając pieśń, którą tam mamy, właśnie jak nie w pokoju, jak wierzę. Thank you.
Najświętszym Sakramencie przebywasz na tym ołtarzu i z miłością na nas poglądasz. Miłość Twoja była tak wielka, że aby na zawsze móc pozostać z nami, ustanowiłeś Sakrament Eucharystii. Na słowa kapłana wstępujesz na ołtarz, bo pragniesz być z nami, pragniesz przychodzić do naszych serc. Wierzymy w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie, bo Ty nam to powiedziałeś, bo tak uczy nas Kościół katolicki. O Jezu, umocnij naszą wiarę, abyśmy zawsze w Ciebie wierzyli i byli miłymi w sercu Twemu. O to prosimy Cię przez Ducha Świętego, śpiewając pieśń Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.
oddajmy cześć świętemu Józefowi. Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi, najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twojej opiece Boży Syn i Jego przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźni. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionej krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twoim wstawiennictwem będę zbawiony. Nie bacz na moje wnętrze, ale dla miłości Jezusa i Maryi. Przyjmij mnie pod swoją ojcowską opiekę. Amen. Zaśpiewamy teraz 3 razy święty Józef. Święty Józef, patron. Będziemy mówili przekuś nam Panie.
Bądź na miłości. Bądź na miłości, wysłuchaj nas, Panie. Będziemy mówili, wynagradzamy Ci, Panie. Za znieważanie tak wielkiego sakramentu. Za niegodne ciała i krwi Twojej przyjmowanie. Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie. Za nienawiść bezbożnych. Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa. Za osiedłość wielu Twych dzieci. Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie. Święcie Sakramencie, za bezczeszczenie świątyń Twoich, za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twojej obecności. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu dać raczył. Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył. Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył. Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył. Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył. Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył. Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył. Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zmiłuj się nad nami, powtórzmy. Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Będzie wezwanie wyjęte z pieśni i odpowiemy: Twoja cześć chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy, niech nieustannie. Powtórzmy. Na wieczne czasy, niech nieustannie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twojego serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, cężywości świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie, przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunię Świętą wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Uwielbiamy Cię, bo będąc do końca posłusznym Ojcu, wziąłeś na ramiona krzyż, aby wyzwolić każdego człowieka z jarzma grzechu. Uwielbiamy Cię, bo dobrowolnie przyjąłeś cierpienie, aby nam grzesznym ludziom otworzyć bramę nieba. Uwielbiamy Cię, gdyż Twoja miłość do nas nie ma granic. Miłosierny Jezu, który bogowacasz samego siebie, przychodzimy dziś do Ciebie, tę rocznicę 150-lecia istnienia Straży Honorowej, aby trwać na modlitwie wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Pragniemy wynagradzać Ci wszelkie zniewagi, których doświadczałeś, będąc na ziemi i których doświadczasz do dzisiaj.
Pragniemy wynagradzać Twój ból, zadawany Ci 2000 lat temu w Jerozolimie i ból, który zadają Ci ludzie każdego dnia. Miłosierny Jezu, Ty znasz nas najlepiej i wiesz, że w głębi naszych serc pragniemy być jak najbliżej Ciebie. Ty wiesz, że Ciebie kochamy. Dlatego widząc nasze grzechy i słabości, padamy przed Tobą na kolana i błagamy. Miej miłosierdzie dla nas. Miłosierny Jezu, otocz nas swoją wybaczającą miłością i przyjmij tę modlitwę przebłagania, którą zanosimy do Ciebie za nas i cały świat. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, objawiając Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie.
ciało i krew, duszę i bóstwo, najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, I miłosierdzia.
stronie mamy akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uczyjmy to teraz razem wspólnie. Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany, a nawet nienawidzony i zwykły znawca prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata, aby wynagrodzić za obojętność, zniewagę, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi. Chcemy odtąd gorliwie i doskonale służyć Tobie i spełniać dokładnie Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całe siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele Świętym według wzoru, jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość u Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom, aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na krzyżu, uobecniamy codziennie na ołtarzu całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło wobec tego najświętszego serca. Amen. Panie Jezu, przyjmij również te piękne słowa wyrażone przez człowieka tej oto pieśni. Ty cały jesteś miłością.